Panowie, oczywiście trenerzy w sparingach przede wszystkim oceniają własne zespoły i patrzą na to, jak piłkarze wykonują ich polecenia, ale ja tak chciałbym przewrotnie zapytać, czy pana, panie Bogusławie, poprosić o ocenę Wisły, a Marcina o ocenę Lechii? Ja myślę, że to jest poukładany zespół, widać, że próbują grać piłką, że szczególnie w tym dzisiejszym meczu zauważyło się chyba, według mnie, różnica, jeżeli chodzi o na tą chwilę okres pracy. Nie wiem, co tam Marcin robił, na pewno też pracują intensywnie, ale sam mówi, że najcięższą pracę wykona dopiero w najbliższym czasie. My tutaj zakończyliśmy drugi tydzień gdzieś. Zawodnicy mają w nogach wiele kilometrów, wiele zadań ruchowych, ale to nie znaczy, że nie muszą czy nie powinni grać lepiej. Gramy na dwa zespoły, każdy z tych chłopaków młodych, których mamy tu 12, dostaje szansę gry. Początek tego pierwszego, koniec pierwszego etapu tego dwutygodniowego żmudnej takiej pracy. Widać, że dzisiaj brakowało świeżości. Najważniejsze, myślę, to, że z tego, co powiedział mi nasz fizjoterapeuta, nikomu się nic nie stało. A co? No Wisła, myślę, że to jest zespół perspektywiczny, klub perspektywiczny, miasto. Dziwię się, że tu właśnie na peryferiach polskiej piłki, bo to dla mnie rzecz niezrozumiała. Marcin, ocena Lechii? Już trochę niezręczna sytuacja, jeszcze tatę muszę ocenić. Tak, no, ja przede wszystkim zawsze wychodziłem z takiego założenia, że jeżeli są dwie klasy różnicy w rozgrywkach, to niezależnie od etapu przygotowań powinno być widać różnicę. Ja się cieszę, że tą różnicę udało nam się zniwelować. Oczywiście to jest bardzo istotne, co powiedział tata. My jesteśmy na innym etapie przygotowań, to nie znaczy, że się opalamy. Lechia jest zupełnie na innym. My mamy 7,5 tygodnia do ligi, Lechia ma niecałe 5, także to na pewno było widoczne, natomiast nie zmienia to faktu, że zaprezentowaliśmy się bardzo przyzwoicie, szczególnie w pierwszej połowie. Myślę, że jest to taki moment, w którym możemy pozytywnie motywować zespół do dalszej pracy, bo sparingi z lepszymi przeciwnikami, z przeciwnikami z ekstraklasy, mają to do siebie, że albo kończą się wysokimi porażkami, albo jest taki mecz jak dzisiaj. Ze wszech miar jest to korzystne, bo jeżeli się przegrywa, to jest to motywacja taka, że bardzo dużo pracy przed nami, a jeżeli się osiąga dobry wynik po dobrej grze, to ta motywacja również jest tylko, że taka bardziej pozytywna, że można, że warto iść tą drogą, że trzeba konsekwentnie pracować. Oczywiście to tylko sparing. Cieszymy się, że się odbył. Jest remis i spokój w rodzinie. Nie będzie żadnej kłótni. Myślę, że to dobrze prognozuję, bo chyba 7 lat temu grałem z drużyną Górnika Łęczna, a Lechia wtedy była chyba w trzeciej lidze. Taka sama różnica. Mecz zakończył się remisem 2-2. My byliśmy rewelacją wiosny. Zakończyliśmy rozgrywki na 6 chyba miejscu, a Marcin awansował do... Czyli teraz ma być podobnie, rozumiesz? Myślę, historia ma się powtórzyć. Żeby nie było tak cukierkowo, to po dwóch tygodniach Łęczna wzięła rewanż i wygrała z nami 3-0. Ale ta różnica była widoczna. Musi być poszanowanie hierarchii ważności. I w rodzinie, i w drużynach. Pamiętasz, że kilkanaście lat temu rozmawialiśmy jeszcze wtedy, ja nie pracowałem w klubie, pan akurat był trenerem Wisły i pamiętam, rozmawialiśmy akurat prywatnie i był pan dumny z syna wówczas piłkarza, który niestety przeciwko nam grał i to bardzo dobrze i wygrał mecz w Szczecinie. Czy teraz, kiedy syn już zupełnie inny zawód wykonuje, może pan powiedzieć to, że również z trenera Marcina Kaczmarka jest pan zadowolony? Myślę, że tak. No pierwsza rzecz to Marcin czego nie docznie, to przynosi efekt. 4 lata pracy w Lechii, 2 awanse i utrzymał zespół bez wielkich wzmocnień w obecnej pierwszej lidze. Przyszedł do Grudziądza, gdzie była ziemia spalona zupełnie dla piłki, bo wyszło, że też udowodnił swoje wartości trenerskie.
myślę, że tak samo będzie w Płocku, jeżeli cierpliwie ktoś podejdzie do tematu. No takie jest nastawienie, to mogę w imieniu klubu zadeklarować. To myślę, że efekty przyjdą. No co, chce się uczyć, byliśmy razem w Holandii, popatrzyliśmy jak to wygląda, ja tam jeżdżę od 17 lat. Nie, że jestem zauroczony piłką holenderską i szkołą holenderską, ale z faktami się nie dyskutuje, a około 100 Holendrów gra w najwyższych ligach i pracuje w najlepszych klubach, także nie wstydź się uczyć, podpatrywać, otarzać się mądrymi ludźmi. Myślę, że Marcin potrafi korzystać z wiedzy innych i jest na dobrej drodze, żeby osiągał sukcesy. Zresztą jak na początek idzie, to mu zupełnie dobrze, ale uprzedzam go przed konsekwencjami tej niewdzięcznej pracy, bo każdy trener dostaje w życiu lekcje pokory i czy to się nazywa Mourinho, Van Gaal czy Kaczmarek, wcześniej czy później, jest na to skazany, bo po prostu takie są prawa rządzące w futbolu. Panie trenerze, jakie cechy, oprócz merytorycznej wiedzy, która wiadomo jest w każdej pracy najważniejsza, są najistotniejsze dla pracy trenera i to jest też podpowiedź na Marcina, jakie te cechy powinien mieć? Wie pan, ja uważam, że pracując w tym zawodzie, ja wyznaję taką zasadę trzech liter: uczciwość, inteligencja, dojrzałość. Dojrzałość to nie znaczy wiek, tylko dojrzałość to jest emocjonalne, sposób umiejętne reagowanie na to, co się dzieje, praca w ekstremalnych warunkach, jednocześnie kontrolowanie emocji tak w sposób ukierunkowany, żeby przynosiło to efekty pożądane dla trenera i dla zespołu, że trener musi być uczciwy, no to samo w sobie, no, że inteligentny, nie musi skończyć Sorbony i Cambridge, natomiast jeżeli dba o siebie, trener uczy się do ostatniego swojego dnia. Ja pamiętam Maksymę Benhakera, z którym pracowałem 2 lata, gdzie człowiek pod 70, a codziennie był człowiekiem poszukującym tego, co w piłce jest najważniejsze, wiele dyskusji. Myślę, że trener, który nie stara się podpatrywać innych, nawiązywać kontaktu, dużo podróżować poprzez różnego rodzaju staże, kursy, konferencje, sympozja, to jest skazany na stagnację. Natomiast można się rozwijać trenersko w wieku 30 lat, można też w wieku 60, gdzie myślę, wyniki zespołów europejskich, przykład Del Bosque. A z drugiej strony z kolei młody trener, ten Portugalczyk, który gra w tej chwili, który jest w Tottenhamie, jak on tam się boa, to są przykłady. No, trener, myślę, że Marcin ma wszelkie warunki ku temu, żeby był dobrym trenerem. Pierwsza rzecz, jest niezwykle aktywny ruchowo, potrafi wiele rzeczy pokazać na boisku, gdzie pokaz jest, myślę, najkrótszą drogą informacji. Przepraszam, się uśmiecham, ale trener Kaczmarek młodszy regularnie grał w test meczach już w okresie roztrenowania i raczej drużyna, w której występował, nie przegrywała. No tak, to jest bagaż doświadczeń, ale też korzystanie w sposób negatywny ze swoich umiejętności, gdzie zawodnicy wpadają w kompleksy, no niczego dobrego nie prowadzi. Natomiast właściwy pokaz, taki ukierunkowany, myślę, że to jest najlepszą lekcją poglądową, szczególnie dla młodych ludzi, którzy się uczą gry w piłkę. Może pan mówić różne rzeczy, pokazywać im slajdy, obrazki, wystarczy wziąć piłkę i zagrać, powiedzieć: patrz, zobacz, tak masz postawić nogę, tak masz zrobić zamach, tak masz utrzymać nogę w odpowiednim kierunku, uderzyć, pokazać. I to myślę, że jest wtedy percepcja dużo szersza niż jakieś opisy różnego rodzaju niepotrzebne dialogi. No, jest trenerem na dorobku i myślę, że wszystko przed nim. No, ja się cieszę, że jest w Polsce wielu takich trenerów, którzy wchodzą na piłkarski rynek. No, wszedł anonimowy Skowronek do
do Pogoni Szczecin, z którym Marcin wygrywał w Grudziądzu. Byli inni trenerzy, którzy trenują w Ekstraklasie i przegrywali w meczu z nim. Myślę, wcześniej czy później, nie jest skazany na tą Ekstraklasę, ale powinien do tego dążyć, aby to się udało w Płocku, bo no, tam są wszystkie uwarunkowania, piękne miasto, przyzwoite warunki treningowe. Na pewno jak się zacznie coś dziać i drużyna będzie normalna, taka z prawdziwego zdarzenia, z jakąś tożsamością, to kibice też przyjdą, bo no, to jest, myślę, konsekwencja wielu mądrych działań, ale póki co to tak. My się musimy dobrze przygotować, żeby grać w tej lidze. Marcin Wisłą Poznań na drugim miejscu. Myślę, że 3-4 zespoły będą walczyły. Ale z tego co widziałem, to na pewno sparing, to co Marcin mówi, jest racja, że zespół ma trzy klasy wyższy, przepraszam, o dwie, powinien udowodnić swoją wyższość na boisku. Można sparingi traktować w sposób różny, bo dla mnie to nie jest od początku do końca wykładnia. Ja mogę, Marcin pamięta, w Lechii ograliśmy Lecha Mistrza Polski grając w połowie juniorami 4-2. Mistrza Polski, który walczył w europejskich pucharach. Nie? Z mojego podwórka graliśmy sparing w takim też okresie tylko latem z Chrobrym Głogów i przegraliśmy 2-1. Nie? Przegraliśmy 2-1. No, Chrobry jest na 9. miejscu w drugiej lidze, nie? My natomiast jesteśmy tam w jakimś tam ekstremie. To nie jest, ale nie zmienia faktu, że moja opinia jest bardzo pozytywna. Jest wielu piłkarzy w drużynie Marcina, którzy potrafią grać piłkę. Podobało mi się wymienność funkcji, zmiana ciężaru gry, dobra asekuracja, kilka akcji. Szczególnie w pierwszej części. Do przerwy tutaj od strony Broszka, który myślę wziął się za dyskusję z sędzią zamiast skupić się na graniu. Wygląda to, myślę, bardzo obiecująco. Pamiętajcie, minęło kilkanaście lat, odkąd opuścił pan Płock. Klub jest zupełnie inny. To już nie ta sama Wisła. Właściciel jest inny, struktury w klubie są inne. Wszystkim mamy już tylko jedną sekcję. Wszystko jest zupełnie inaczej. A czy pan z perspektywy czasu, już oczywiście po Płocku było wiele klubów, choćby sukcesy z Groklinem, czy żałuje pan tamtego okresu? Czy czasami myślał pan, wraca do Płocka i czy nie, wydaje się, że można było zrobić coś inaczej? No pewno, że można było wiele rzeczy zrobić inaczej. Pierwsza podstawowa rzecz to byliśmy w takim trudnym okresie, gdzie nie było wielu środków. Udało się ściągnąć Sobolewskiego, uciekł, no, odszedł Przerada. Na wiele innych rzeczy już nie mieliśmy wpływu, a później co się działo na wiosnę w lidze, to nie chcę do tego wracać, tak, bo po prostu... To był dziwny sezon, bo po prostu myślę, że no jeżeli chodzi o organizację i zarządzanie, pewnymi sprawami byliśmy daleko w tyle w związku z tym. Co by to słowo organizacja nie znaczyło? No tak, natomiast to co powiedziałem, w Płocku powinna być piłka, powinno się wrócić do tradycji. Przecież pamiętam, prowadziłem taki mecz z Widzewem, gdzie tamtejszy prezes czy prezydent pan Jaskuła podjął decyzję o budowaniu drugiej części stadionu. Ograliśmy wtedy Widzew Smudy 1-0 chyba, czy 2-0. Tak, było bardzo kilka tysięcy kibiców i z Łodzi, i z Płocka. Wspaniała atmosfera. Zresztą kibice w Płocku byli, myślę, zawsze bardzo przyjaźnie ustawieni do tego, co się działo w drużynie. Ja nie widziałem żadnej niechęci, żadnych jakichś gestów nieprzyjemnych. Byli z tą drużyną na dobrej i na złej. Dobrze było, żeby do tego wrócić. Mam wielką nadzieję, że to, co nie udało mi się zrobić, albo udało mi się popsuć, to Marcin z nawiązką odrobi i tego mu życzę. Panowie, jaki jest dominujący temat rozmów przy rodzinnym obiedzie? Może tym razem Marcin.
wbrew temu, co pewnie niektórzy myślą, my wcale tak dużo nie rozmawiamy na temat piłki. Staramy się odpocząć od tego, mamy to na co dzień. Oczywiście ja nauczyłem się od taty bardzo dużo i nigdy się tego nie będę wypierał. Przede wszystkim nauczył mnie grać w piłkę, a to był pierwszy krok do tego, że w ogóle uprawiam ten piękny zawód w tej chwili. Natomiast oczywiście mamy jakieś odrębne spojrzenie często na pewne sytuacje, ale to jest normalne. Nie da się uniknąć tego tematu w domu, bo nasze życie to piłka tak naprawdę i odwrotnie. Dlatego zawsze gdzieś tam staramy się odreagować może w inny sposób również te nasze troski i rozterki związane z tym zawodem, ale nie da się uniknąć tego tematu i wymieniamy poglądy. Ja bardzo kibicuję Lechii, bo Lechia to jest mój klub i zawsze będę to podkreślał. Spędziłem w tym klubie 20 lat swojego życia, także połowę. Można powiedzieć, że no zawsze będzie w sercu ten klub i bardzo się cieszę, że tata wrócił na ławkę trenerską, że jest w Lechii, że wykonują tam dobrą pracę. Widać dużo młodych piłkarzy. Przez wiele lat było to w Lechii kompletnie zaniedbane. W tej chwili można wskazać już dziś potencjalnych ligowców z takimi papierami na granie naprawdę dużymi. To już inna sprawa, czy będą potrafili to wykorzystać, ale ta praca przynosi efekty i wydaje mi się, że znalazł swoje miejsce. Już nie chciałbym ukończyć kariery trenerskiej, ale znalazł swoje miejsce na ziemi ileś lat, kilkadziesiąt lat temu i teraz wrócił. Pożytek będzie miał z tego ten klub na pewno olbrzymi, a satysfakcję również ojciec, dlatego życzę mu samych sukcesów. No, by panowie Kaczmarkowie cały czas wygrywali, ja tylko jeszcze o jedno zapytam. Czy byłemu zawodnikowi Arki Gdynia nie przeszkadza praca w Lechii, no, na najbardziej jakby, powiedzmy, skonfliktowanym klubie z tego niemal samego miasta? No, to znaczy tak. Ja mam na pewno bardzo dobre wspomnienia z jednym i z drugim klubem. W Lechii pracowałem jako zawodnik i trener 10 lat, teraz już 11. W Arce byłem w największym okresie sukcesów tej drużyny, gdzie mieliśmy super zespół. Zresztą w Lechii, jak byłem, to samo. Nie, na pewno są jakieś animozje między kibicami, ale mądry kibic prawdziwego zdarzenia to doceni to, co zrobiłem dla Arki, to, co zrobiłem dla Lechii, co dla Lechii robię. Ja nie spotkałem się z jakimiś objawami jakichś niechęci. Nie, Lechia to moje życie, to zdobyłem Ostrogi jako trener, tu pracowałem przez wiele lat, teraz po 20 latach wróciłem do Lechii, chcę przywrócić Lechii tożsamość taką naszą, rdzenną, gdzie jak wyjeżdżałem z Gdańska w 92 roku, podjąłem pracę w Stomilu, to w Lechii grało 90% wychowanków. Szkoda, że nie zrobili kariery w Ekstraklasie w Lechii, tylko w innych klubach, zdobywając Mistrzostwa Polski, grając w kraju i za granicą. Do tej pory mieliśmy okazję spotykać się raczej po meczach w Płocku, ale tak niespodzianka. Rafał Kutel jest razem z młodzieżową reprezentacją w piłce ręcznej w Cetniewie. Czy trenujesz tutaj dłużej, czy to jest tylko taki jednorazowy wyjazd na mecz ze Szwecją? Znaczy, mamy tutaj 10-dniowe zgrupowanie, zakończone będziemy właśnie akurat dzisiaj, jutro mecze ze Szwedami. Jest to dosyć mocny przeciwnik, bo to wicemistrz świata z 2012 roku, z mistrzostw Europy. Także mamy okazję sprawdzić, gdzie jesteśmy, w którym miejscu, ile nam brakuje. A czy w ogóle nam brakuje? Jako były medalista mistrzostw świata, czy obserwujesz aktualny mundial i co sądzisz o naszej grze? No, gra jest, można powiedzieć, dosyć poprawna. Mamy nowego trenera, także na pewno próbuję coś swojego wnieść tutaj do tego zespołu. Nie jest to łatwo, bo jest krótki okres, ale chłopacy dziennie walczą. Tam mieliśmy ten mecz ze Słowenią, trochę pecha. Tutaj serio pokazaliśmy, że jednak jesteśmy mocną drużyną i wierzę w chłopaków, że awansujemy dalej do dalszego etapu gry. Czy stać ten zespół na powtórzenie sukcesu drużyny, w której sam grałeś, czyli dotarcie do finału mistrzostw świata? Wydaje mi się,
że tak, że jest tam właśnie tak jak my byliśmy w 2007 roku, kiedy zrobiliśmy srebrny medal. Trochę rutyny jest i troszeczkę takiej świeżej krwi jest, także jest gdzieś tam głód wyniku i wydaje mi się, że jesteśmy w stanie. A jak oceniasz graczy Wisły Płock? No, część z nich to jeszcze twoi koledzy z boiska, cudzoziemcy to akurat już nie, ale akurat są chyba wiodącymi postaciami w swojej drużynie. Znaczy na pewno dosyć mocnym punktem naszej reprezentacji jest Adam Wiśniewski. Marcin Wichary jest drugim bramkarzem, ale to też reprezentuje bardzo wysoki poziom. Kamil Stryczek na razie dostał jak najmniej szansę, ale wydaje mi się, że to też może sobie spokojnie pograć. No i akurat tu widziałem z Wisły Płocka na Dicza, Petar. Petar akurat w tym meczu był z Polakami, także za to mu możemy podziękować. Może to akurat tak nie chciał kolegom z drużyny się narazić. Może tak. Rafał, jak oceniasz szanse Wisły na Mistrzostwo Polski w tym sezonie? Wiadomo, że w tej chwili liga ogranicza się do rywalizacji tylko Wiwe i Wisły. Czy możemy z niej zwycięsko? Wydaje mi się, że tak, że Wisła ma mocny skład, zrobiła jeden krok, czyli zagrała mecz u siebie, wygrała go. Dosyć dużą różnicą bramek, 7, jest to dobra zaliczka na mecz rewanżowy, także idą w dobrym kierunku. A czy w ogóle jeszcze interesujesz się piłkarzami nożnymi Wisły? No, wtedy, tak, gdy grałeś w Wiśle, to regularnie chodziłeś na mecze. Tak, to moim dobrym przyjacielem jest Adam Majewski. Jest tutaj też z nami. Dokładnie, i tutaj się z nim też spotkałem, jestem z nim cały czas w kontakcie i śledzę, bo trzymam kciuki za Wisłę piłkę nożną i żeby wam się udało, powiodło, i żebyście wrócili do pierwszej ligi.